A słowo ciałem się stało. Pamiętajcie o odwiedzeniu naszego Discorda, jeżeli chodzi o tę serię oraz o inne, na przykład recenzje, omówienia, czy właśnie gameplaye. A ja chciałbym was zaprosić na pierwszy odcinek Asterixa i Obelixa XXL2. Ho, 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 hi, hi, o kurczę. Ale mnie wzięło gardło. Halo. Dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. Z tej strony Jack Samurai, witam. Oto w pierwszym odcinku Asterix i Obelix XXL, ale dwa. Jak sami możecie zauważyć, już mamy od razu na starcie wybór rozdziału, ale my nie będziemy takimi mędami i zaczniemy sobie wszystko od początku. Oczywiście ja sobie tutaj wszystko poobjaśniałem. Dlaczego zagrałem tę wersję? Bo jeżeli o mnie chodzi, aktualnie ta wersja jest o wiele lepsza niż wersja Remastered. Wersja Remastered miała niestety... Przepraszam, matko. Wzięło mnie niestety po tym kebabie. Mam trochę zwagę, za dużo zjadłem. W każdym razie wersja Remastered niestety posiada zbyt niestabilną ilość klatek. Znaczy, jeżeli to nie będziecie widzieć 60 klatek, to bardzo mi przykro. Ale wiadomo, wcześniej sobie pograłem w XXL2K i mogę powiedzieć tak. Trochę mi się o wiele lepiej gra. Ogarnąłem sobie sterowanie. Także teraz ja się zamykam i posłuchamy sobie, co się tak w ogóle dzieje. W ogóle sama gra ma 2 GB, a wszystko to zajmują przerwniki filmowe. Dobra, to teraz się zamykam i obserwujcie. Miksa. Chyba się spóźnia. Jak zwykle. Już jest. Wybaczcie mi spóźnienie, przyjaciele. Zostawiłem pierścień pod kociołkiem. Jak się macie? Rewelacyjnie. Będzie nam jeszcze lepiej, gdy panoram... Wiecie o Cezarze i jego planach podboju galijskiej wioski? Hm? Mojej wioski. Żadna nowość, co? Cóż, uważam, że jest o włos druida od zwycięstwa. Na Zeusa! Na Belenosa! Na Odyna! Papa! Ględzisz, panoramiksie! Dzięki twojemu wywarowi, który daje nadludzką siłę twoim wojownikom, twoja wioska nie musi się obawiać Rzymian. Aby zdobyć twą wioskę, Cezar potrzebowałby siły znacznie większej niż twoja, a nie znam nikogo, kto mógłby zapanować nad taką siłą! Oj tam, oczywiście poza nami. Dokładnie. Surprise! Właśnie o tym mówiłem. Brawo! Zasadzka. Iterum, jak mówimy w Rzymie. Cezar ma taki sam dubbing jak w XXL 1. Są twoi, szlachetny Cezarze. Zrób z nich dobry użytek. Możesz na mnie liczyć, panoramiksie. Zabrać ich! I tu jest bardzo ciekawa rzecz. O, tutaj jest nasz stary znajomy, Sam Schiffer. Tylko tutaj generalnie w XXL2 mamy o wiele więcej nawiązań do popkultury. Nazywałem go tak w pierwszej części, bo on zazwyczaj mi się kojarzył tylko z tą postacią. Kim jesteś, że ośmielasz się tak mówić o naszym druidzie? Nazywam się Sam Schiffer, Galu, i potrafię rozpoznać zdrajcę, sam nim jestem. Zdrajcą Rzymu, nie zdradzę zdrady, o ile to przewinienie znajduje zrozumienie u Cezara. Ślicznie, ale nie rozumiem ani słowa z tego, co on powiedział Asterixie. A zatem masz szczelność przychodzić do naszej wioski? Oczerniać naszego druida, nie mając dowodów? A do tego przyznajesz się, że jesteś zdrajcą? Cóż, teraz jestem po waszej stronie, Galu. Pozwól mu dokończyć tę opowieść, Asterixie. To prawda, że panoramix zachowywał się ostatnio dziwnie. Wiesz, w tamtym tygodniu nawet nie chciał mi dać magicznego wywaru. Bo nigdy ci go nie daję, Obelixie. Jak byłeś mały, to wpadłeś do jego kociołka. To jeszcze nie czyni panoramixa zdrajcą. Nie możesz wierzyć pierwszemu Rzymianinowi, który się nawinie. Na Teutatesa zniknął!
Zupełnie jak złodziej. Tu jestem, Galu. Bardziej jak szpieg, mój drogi Obelixie. Złoty sierp Panoramixa. Na Teutatesa. Jest sierp, ale gdzie jest mod? Mógłbym wszystko wyjaśnić. Ale tylko sam Belenos wie, gdzie on teraz jest. Przesadziłem. W Las Vegum. Co to jest Las Vegum? Las Vegum, położone w samym sercu Rzymu, miasto luksusu i rozpusty poświęcone sportowej rozrywce, aby wszyscy Rzymianie byli szczęśliwi. I żeby wdawali kasiorę. Aż do śmierci. To skąpo odziani niewolnicy, którymi karmione są lwy 7 dni w tygodniu. Lecz Las Vegum to przede wszystkim wyjątkowo przyjazna, świąteczna atmosfera każdego dnia w bajkowej otoczce. Przeżyjcie podróż przez romantyczne wzgórza Lutecji, jakbyście naprawdę tam byli. Śmiejcie się głośno podczas radosnych wygłupów na wyspie piratów. I spędźcie niezapomnianą noc wśród obfitości pałacu z Łapna. Las Vegum, rzymskie wakacje, jakich nie zapomnicie. Otwarcie już wkrótce. Produkcja Juliusza Cezara. Miasto zabaw? Ci Rzymianie oszaleli. Asterixie, wraz z Obelixem udajecie się do Rzymu. To jedyny sposób, żeby dowiedzieć się, dlaczego Panoramix nas zdradził. Żeby dowiedzieć się, czy nas zdradził, Asparanoixie. Właśnie, tak chciałem powiedzieć. Pójdę z tobą, Galu. Lepiej trzymaj się od nas z daleka, samie Schiffer. To wszystko wygląda mi na pułapkę, ale nie mamy wyboru. Dobra, idziemy, Obelixie. Czy ja wiem? Schiffer zawsze dawał nam wskazówki. Zawsze nam mówił na przykład, gdzie znaleźć złote laury, jak się dostać do niektórych niedostępnych drzwi. Ja bym mu troszeczkę zaufał. No. I tu jest jeszcze istotniejsza zmiana. Jak możecie zobaczyć, grafika tutaj jest zupełnie inna. I najbardziej istotną zmianą jest to, że w tym momencie możemy kierować obydwoma postaciami. Nieważne, czy jesteśmy na danym etapie, czy na danej sekwencji. Możemy sobie zmieniać postać jak i kiedy tylko chcemy. Sterowanie jest praktycznie takie same, tylko troszeczkę inaczej wygląda walka. Zaraz wam pokażę. Pamiętacie w XXL1, kiedy ja marudziłem na to, że te kombosy są zbyt skomplikowane? O cholera. It's me! Malario! Tylko w tym wypadku ma jeszcze z tyłu armatkę wodną. Można ich pokonać w sumie na kilka sposobów. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, jest jeszcze jedna bardzo fajna zmiana. Wrogowie są bardzo zróżnicowani, dzięki czemu jest o wiele przyjemniej. Za pomocą X-a możemy ich ogłuszyć, a skoki X to jest atak ze skoku. Możemy też ich chwytać, tak jak w poprzedniej grze. Możemy wykonać zamach. Także niewiele rzeczy się zmieniło. Ale najważniejsze, że zmieniła się m.in. troszeczkę oprawa graficzna, co jest jak najbardziej na plus. Co według mnie w wersji remastered jest troszeczkę niezbyt dla mnie wygodne. No i przy okazji to o wiele lepiej działa. A poza tym w wersji remastered nie mamy tutaj tarcz, tylko serduszka. Co według mnie jest dla mnie głupią zmianą, ale co jest najgorsze w tym wszystkim? Ja! Możemy teraz ich ogłuszyć i chwycić, tak jak poprzednim razem, ale też możemy wykorzystać jako bicze. Nie, Obelixie, rozwaliłbyś to. A no tak, jasne. Galowie. Patrz, Asterixie, to nasz znajomy, ten zdrajca. Spróbujemy teraz dostać się do Lutecji. Miasteczko nie zostało jeszcze otwarte. Znam jednak tajne przejście tutaj. Za tym blokiem. Teraz ty, Obelixie. Proszę, zdrajco, przytrzymaj to. O nie! Obelixie! Chodźmy, Obelixie! Nie! Obelixie! Idźcie, galowie, później was dogonią! Ale... no ale mogłeś chociaż go trochę oszczędzić. No przecież on chciał wam pomóc. Dobra, Asterixie, ale w tym momencie zachowałeś się jak totalny fiut. O. Nie mogę postaci teraz zmienić. A przed chwilą mówiłem o tej wygodzie. Dobra, mniejsza. A, ja chyba wiem, dlaczego nie mogę. A, teraz mogę. A, okej. Okay. A, pewnie po prostu podczas tej drogi nie mogłem. Tu mamy samouczek, jak mamy wykonywać podwójne skoki. Także to akurat jest bardzo łatwe. Tutaj akurat nie ma żadnej filozofii w tym. A, i przy okazji skok tutaj jest o wiele lepiej zrobiony.
Wszystko tu zostało o wiele lepiej dopracowane. Tak jak napisał mi drogi kolega. Właśnie, chyba nie mogę raczej tego powiedzieć, bo wiecie. Restrykcje dotyczące mniejszości etnicznych. Nie mogę niestety jego niku powiedzieć, bo zaraz mi utną zasięgi. W każdym bądź razie kolega na M, który pewnie to znowu napisze i zobaczy, że będzie odcinek z XXL 2. O, właśnie. Atak ze skoku. A za pomocą chwytu możemy użyć go jako bicza, a jak naciśniemy Z, odpalamy go jak kulę armatnią. Co najważniejsze, Rzymianin podczas tego swojego skoku, on może odbijać się od innych Rzymian. To jest świetna mechanika. Musicie znaleźć sposób na otwarcie tych drzwi, a są zamknięte przy pomocy ultra nowoczesnego systemu zabezpieczeń. Którym jest? Cztery pochodnie. Cztery. Wszystkie są zgaszone. Lecz gdy je zapalicie... Super nowoczesny system zabezpieczeń. Wiem, to jest debilne, Asterixie. System zabezpieczeń. No i? Dostańcie się do każdej z bliźniaczych pochodni w tym pomieszczeniu. Przyłóżcie im odrobinę i światło rozgoni ciemności. Otworzę przejście do pierwszego pomieszczenia i tam na was poczekam. No prawie to tak samo wygląda jak w wersji remaster. Tutaj akurat za dużo rzeczy się nie zmieniło. Ale tutaj będziemy musieli znaleźć cztery pochodnie, które według Schiffera to jest niezawodny system zabezpieczeń. Kuźwa, gdybym miał zapałkę, to ja bym to wszystko zapalił. To niby ma być system zabezpieczeń? Nawet nie zabolało. Już każdy małpiszą skrzywieniem mógłby sobie to odpalić. Bo teraz musicie udowodnić, że potraficie. Nie otworzą się. Możecie mi też w komentarzach napisać, czy chcecie, aby po prostu pomijać te scenki filmowe, czy mam je puszczać do końca. No wiem akurat. W tym przypadku to będzie Z. Zmieniłem trochę sterowanie. Przekonamy się o tym później. Tak jak mówiłem. Gdzie są Rzymianie? Ta gra oferuje trochę więcej swobody, jeżeli chodzi o kombinowanie z atakami. I co najważniejsze, przeciwników jest tutaj o wiele więcej. Na przykład teraz możemy użyć ich jako bicza, jak mówiłem, i kiedy ich odrzucimy, możemy ich użyć jako kuli armatni. Na przykład tak. Uwaga i... JIT! To jest świetne. Pamiętacie na przykład kombo młot albo maczuga? Na przykład młota możemy użyć teraz. Kiedy na przykład kogoś chwycimy w tym momencie i ogłuszymy i naciśniemy skok, to automatycznie użyjemy tego ataku. Nie musimy już kombinować z różnymi innymi rewolucjami. Tutaj walka została uproszczona, a to głównie dlatego, że jest też więcej przeciwników. O, tutaj mamy samouczek dotyczący wyzwania dla Obelixa i Asterixa. Tutaj też jest jako taką nowością. Za każdym razem, kiedy użyjemy danego ataku lub danej sekwencji na wrogu, będziemy mogli dostać jakąś premię. W tym wypadku może to być licznik kombosów, magiczny napój i dodatkowe życie w postaci, uwaga, i tu raczej nie jest niespodzianką, udźca z dzika. Zaraz to wam pokażę. Dobra, jak sami widzicie, użyjemy teraz skoku i tupnięcia. I teraz dostajemy magiczny napój! Dzięki czemu taka w poprzedniej grze nasze obrażenia są zwiększone dwukrotnie, tak samo jak prędkość ataku. Możemy napieprzać ich jak chcemy. A przy okazji biegniemy jak struś pędzi wiatr po ostrym koksie. Hu. Proszę bardzo. Zaraz wam pokażę, jak działa mod. A i przy okazji, przy pierwszym użyciu napoju wszystkich ogłusza wokół. I udało nam się otworzyć pierwsze przejście. Za niedługo uda nam się znowu kolejną pochodnię odpalić. Nie sądzisz, Asterixie? Mamy już 1016. Mają nowe opływowe zbroje niwelujące opór powietrza. To świetny pomysł. Tutaj też nasz kochany Idefix pokazuje nam najważniejsze miejsca w danej lokacji. Więc tutaj jest też małe usprawnienie. W samej grze jest naprawdę sporo nawiązań do popkultury w tym momencie. Także jestem dość... Byłem zaintrygowany, bo nawet tutaj powiem wam, że można znaleźć
gościa. Znaczy nie gościa, tylko można tutaj znaleźć przeciwników, którzy wyglądają jak Rayman. Że w dowolnym momencie naprawdę. I ich nie możesz normalnie pokonać. Naciskając przycisk przełączania. Tutaj Schiffer nam właśnie pokazuje między innymi jak zmieniać postać. Może wykonywać Asterix, a Obelix już nie. I odwrotnie. Czasem trzeba wysilić mózgownicę. No niestety tutaj i tak nie mamy kopa. Czy Obelix zmieści się w tym przejściu? Oczywiście, że nie. Ale z kim on rozmawia, Asterixie? Nie wiem, Obelixie. Ten gość coraz bardziej mnie niepokoi. Nie czepiaj się. W ogóle wiecie, co znaczy przełamywanie czwartej ściany? Raczej powinniście to wiedzieć. Sami też podobno z tego słyniecie w pewnych momentach. No dobrze, w takim razie, co nam pozostało? Na ten moment będziemy musieli pomóc Obelixowi się tu dostać. O, akurat mamy tu przycisk. O, to pamiętam. Z pierwszej części jest to katapulta, z której korzysta tylko Obelix. A teraz uruchamiamy Infinity and Beyond! Dzięki czemu nasz kochany grubasek będzie mógł dostać się jeszcze wyżej. Tak jak w poprzedniej grze. Tutaj jest akurat... I tu mogę powiedzieć, że XXL 2 może nie tyle jest co trudniejsze, co o wiele... Te poziomy są o wiele większe. I niektóre są bardziej skomplikowane. Także ja się... Pamiętam, przy pierwszych trzech etapach sam pogubiłem. Ale powiem na razie wam, jest mi naprawdę przyjemnie to grać. Na razie zrobimy sobie tak, przejdziemy sobie ten samouczek, przejdziemy sobie wszystko po kolei, a potem udamy się do Lutencji. U matko, przepraszam. Jezu, czkawka. Dobra, wcale to nie jest śmieszne. Zamierzam sobie nagrać trochę odcinków na zapas, żebyście mieli co oglądać. Niestety nie mam też za bardzo pomysłu, aby troszeczkę tę grę podrasować w sensie takim, żeby to jako tako o wiele lepiej chodziło. Trochę się zmieniło. Wciąż tylko Asterix może się na nią wspiąć, ale żeby ją przesunąć, Obelix musi stanąć w miejscu oznaczonym. O, i tutaj mamy też ciekawą nowość. Nie trzeba przytrzymywać przycisku. No, tak jak w jedynce. Platformy są tylko dla Asterixa, ale w tym wypadku już Obelix nie musi trzymać przycisku. O, proszę bardzo, i możemy tutaj ciągnąć. Co więcej, niektóre z tych dźwigni są teraz o wiele bardziej skomplikowane, ale to dopiero później wam wszystko wyjaśnimy. Może nawet niektóre same się będą ruszać. No właśnie, tak jak powiedział Schiffer. Niektóre z tych dźwigni nie tyle co same będą się ruszać, co niektóre będą o wiele bardziej skomplikowane. A akurat ten mur może zniszczyć Obelix, więc nie jest to żadną filozofią. Spokojnie, my tam się dostaniemy w Trimiga. A tu mamy sam uczek przesuwania obiektów. Pamiętam w wersji remastered ja byłem już w Egipcie, chyba w trzecim rozdziale, a poziomów jest 9. Ta wielka kula to bomba. To jest akurat fajne. To mi się akurat podoba, to jest o wiele bardziej rozbudowane. Najpierw jednak musicie utorować sobie drogę, obniżając ten niewielki pomost. Spróbujcie przesunąć ten niewielki blok skalny. Najpierw podejdź do niego. Spokojnie jak na wojnie. Wszystko odbędzie się tak jak trzeba. Automatycznie. Nie jest piękny? Czy on ma nas za głupców, Asterixie? Wiem jak pchnąć taki kamyczek. Bardziej martwi mnie ten przycisk, o którym ciągle gada. Przesadzasz, Asterixie. Łamanie czwartej ściany jest troszkę skomplikowane. A teraz sobie otworzymy przejście. No dobra. Bombka już jest gotowa. Teraz możecie ostrożnie przesunąć bombę. Podejdź do bomby, a złapiesz ją automatycznie. Nie trzeba wciskać przycisku. Następnie przesuń ją, tak jak pewnie się znaczy Obelixa. A, chwileczkę. Ostrożnie, jeśli bomba dotknie ściany, albo ją uderzysz, zostanie uzbrojona, a wtedy... Bum! Bum! Witaj, dziuro! Później na pewno kurde. Murów. Naprawdę w porę mi się udało to odpalić, akurat kiedy będzie... Bum! Czemu ci Rzymianie nie potrafią zrobić takich małych kieszonkowych bomb?
Żywienie może nie Obelixie, ale kiedyś na pewno wynajdą granaty. Chociaż czekaj. Te palanty w helikopterach, ci Rzymianie mieli takie bomby. No nie wiem, czy akurat taką byś chciał dostać po mordzie. Nawet ty z magicznym napojem nie wiem, czy byś w ogóle przeżył taką eksplozję, bo bądź masz tylko ciało, a jesteś no jednak tylko człowiekiem, tylko bardziej napakowanym. Jezu, jak... jakie on ma tekstury teraz dziwne, jak on topka, widzicie? Może, Obelixie, gdzie jest? Obelixie, nie skręcaj za bardzo tych rąk, wygląda to dziwnie. O, dobra, uciekamy. Akurat to jest fajnie zaprojektowane, to chwytanie obiektów. O ty frajerze, co uciekasz? Chodź tutaj. No i co zrobisz? O, to ty masz pikę. Arrivederci. Matko, jakie ja to uwielbiam robić. Powiem wam, nigdy mi się to nie zludzi. Dobra robota, galowie. Akurat miałem trochę czasu, to pomyślałem sobie, że jednak nagram trochę jeden odcinek wprowadzający do XXL'a dwójki. Za niedługo mnie czeka sesja. Zaraz wracamy. Witajcie z powrotem. Niestety były małe problemy techniczne. A cóż to? Świecący hełm? To niezwykły hełm. Diamentowy hełm. Udało ci się znaleźć diamentowy hełm. Jest wart swej wagi w orzeszkach. Z pewnością kolejne... W jakich orzeszkach? ...czekają, żeby je znaleźć. Odszukajcie tak wiele, jak tylko się da. Problem w tym, że niełatwo je odkryć. Z taką forsą kupicie sobie mnóstwo rzeczy. W tym momencie nie mamy tutaj złotych laurów, a ich role zastępują, uwaga, jak to on powiedział, to są diamentowe hełmy, ale dlaczego orzeszki? Dlaczego w orzeszkach? Nie rozumiem. O, w końcu znowu jakaś większa walka. Ej, halo, gdzie jest muzyka? Muzyka, gdzie jest muzyka? O, dlaczego nie ma muzyki? Dobra, ja wiem, że... Ja wiem, że ją wyłączyłem, ale dlaczego w tej sekwencji poziomu w ogóle nie ma muzyki? Nie rozumiem tego. Oho, w końcu nam się udało. Panie i panowie, oto Lutencja. Nareszcie nam się udało. No dobrze. A teraz wspólnymi siłami przepchamy się do tego wszystkiego. Powiem tak. Przejdziemy sobie jeszcze do pewnej lokacji w Lutencji i tutaj zakończymy naszą dzisiejszą przygodę. Nie, w sumie tutaj akurat nie jest źle. O, co to jest? Larry Craft. A, to akurat wiem, co to jest. No, to jest nawiązanie do Larry Craft, ale tak naprawdę ten gość, ten Larry Craft, jak on mówił, to tak naprawdę jest jeden z kolejnych sługusów Cezara. On specjalizuje się w kamuflażu. O, chyba wam zdradziłem po prostu teraz za dużo. Więcej już nic nie mówię. Nie jestem aż tak ciężki. Jeśli pan Asterix nie jest zadowolony, może sam przesunąć swoją maszynę. Właśnie. Jeżeli pan Asterix nie docenia tego, co pan Obelix spróbuje, to niech pan wypieprza i sam spróbuje się przetransportować na drugą stronę. W sumie trochę Obelixa rozumiem. Asterix potrafił być irytujący, ale jednak bądź co bądź to on jest mózgiem całej operacji. Dobra, a teraz otworzymy sobie przejście. Teraz będziemy mogli przejść na dół bez zbędnego obijania mordy. Chociaż... O! O, nie wiedziałem, że... Chwileczkę. Au! Te, Mario, gdzie masz Luigi'ego? Wypad! Gdzie ty jesteś? Gdzie są twoi koledzy? Nie ma? No to mamma mia! Pamiętam, jak później stąd wyjdziemy, będziemy jeszcze walczyli z takim bardzo dziwnym, a zarazem dość ciekawym rodzajem przeciwnika, jak go nazwałem Hadoka Rzymian. Głównie dlatego, że cała jego mechanika, jak i postać jest bazowana głównie na Tekenie. Dobra, zapiszemy sobie tutaj akurat w Lutencji. Mamy i tak w sumie dużo materiału. Jesteśmy w naszym ukochanym metrze, także ja na ten moment zakończę odcinek, tylko jeszcze... Bię ci mordę, ty!
chwileczkę. Tak w ogóle jest dość ciekawa właściwość tego. Ten przeklęty Maria nie dość, że jest nieudolną parodią, to na dodatek jego działko wodne w ogóle nie zadaje nam obrażeń. A co za tym idzie, mogę cię spokojnie skopać. Przepraszam, że akurat musiałem przerwać w tak dziwnym miejscu jak to metro, ale teraz jeszcze się odwrócę. No dobra, tutaj możemy zakończyć nasz odcinek. Później dojdziemy tu do Koloseum, a w następnym odcinku spróbujemy rozwiązać zagadkę Lutencji i wydostaniemy się z tego małego miasteczka. Oraz odkryjemy, co tak naprawdę się stało z Panoramixem i czy Panoramix, którego widzieliśmy, to naprawdę Panoramix. Te wszystkie i inne tajemnice rozwiążemy podczas naszej przygody w XXL2. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu i daniu komentarza. Jeżeli obejrzycie tutaj do końca, napiszcie komentarz: Obelix nie jest gruby. Wtedy będę wiedział, ilu ludzi oglądało tutaj do końca. Między innymi, ile tutaj dotrwało do tego odcinka. A ja będę się z wami żegnał. Odcinki postaram się wrzucać jak najczęściej. Nie będzie powtórki z XXL 1 czy z Agenta Hugo, gdzie na przykład odcinek wysyłał się miesiąc, tak jak u pewnego youtubera, który nazywał się Ben. Nie no, akurat siebie lubię, stary. Też w sumie zainspirowałeś mnie, żebym nagrał XXL 1. A ja będę się z wami żegnał. Do zobaczenia wam wszystkim w następnym odcinku.